Cześć! Zapraszam na kolejną część przygód z płytą DTK z dwoma procesorami Pentium 2. Dziś dla odmiany zainstaluję system z epoki tej płyty głównej, czyli Windows NT w wersji 4.0. Ta wersja systemu została wydana w sierpniu 1996 roku. Natomiast procesor Intel Pentium 2 350 MHz został wydany w maju 1997 roku. Był to pierwszy procesor Intela z magistralą 100 MHz. Do kompletu mam prawdziwy akcelerator 3D, czyli Nvidia Riva 128 z roku 97. Posiada całe 4 MB pamięci VRAM i obsługuje magistralę AGP z zabójczą prędkością jeden raz. Do tego komputera mam niesamowite aż 0,5 GB pamięci SD RAM. Karta sieciowa to 10-megabajtowy Realtek na złącze PCI. Za dźwięk odpowiada Sound Blaster 128. Rozpoczynam instalację, uruchamiając komputer z płyty CD. Wciskam klawisz F5 i z listy wybieram komputer wieloprocesorowy. Po wyrażeniu zgody na warunki licencji przechodzę do kolejnego etapu. Zakładam na dysku partycję 2-gigabitową i formatuję ją w systemie plików NTFS. Rozpoczyna się kopiowanie plików. Po chwili komputer się restartuje. Wykonuje się konwersja systemu plików na NTFS. Na niebieskim ekranie startowym widać, że zostały wykryte dwa procesory. Po kolejnym restarcie następuje graficzna część instalacji. Uruchamia się instalator systemu, w którym wybiorę ustawienia instalatora. W opcjach instalacji wybieram instalację niestandardową z możliwością wyboru składników do instalacji. Następnie ustawiam nazwę użytkownika oraz wpisuję klucz produktu Windows. Ustawiam tutaj nazwę komputera oraz hasło administratora. Mam także możliwość utworzenia awaryjnego dysku naprawczego. Kolejnym etapem jest wybór składników. Idę na całość i wybieram wszystko, co wydaje się interesujące. Następnie przechodzimy do konfiguracji sieci. Instalator wykrył moją kartę sieciową Realtek 8029. Wybieram protokół TCP/IP. Po instalacji sieci ustawiam nazwę grupy roboczej. Kolejne okienko to lokalizacja. Wybieram polską strefę czasową. W ustawieniach ekranu widać, że instalator nie zainstalował karty graficznej. Mamy tu sterownik zgodny z VGA. Po zakończeniu instalatora rozpoczyna się kopiowanie plików na dysk. Uruchamiam komputer ponownie.
Jak widać, system wykrył dwa procesory oraz całą pamięć RAM. System wita nas wspaniałą animacją przedstawiającą dłoń wciskającą kombinację trzech króli. Po pierwszym zalogowaniu do systemu instaluje dodatek Service Pack 6A. Po znów kolejnym restarcie instaluje przeglądarkę Internet Explorer 4. I po kolejnym, znów restarcie sprawdzam moją nowoczesną przeglądarkę internetową. Działa znakomicie, strona Google się otworzyła. Mogę teraz zabrać się za instalację sterowników. System Windows NT nie posiada menadżera urządzeń. Nie wiem, kto to wymyślił. Sterowniki karty graficznej zainstalowałem we właściwościach ekranu. Logiczne, prawda? Całe szczęście sterowniki dla Sound Blastera mają swojego instalatora i nie musiałem szukać, jak je zainstalować. Restartuję komputer i po załadowaniu systemu widać, że sterownik karty graficznej zadziałał. System wygląda zdecydowanie lepiej w większej palecie kolorów. Ustawiam rozdzielczość i głębię kolorów True Color. Niesamowite jest to, że sam system Windows NT zajmuje jedyne 25 MB pamięci RAM. Jaki to postęp dokonał się przez 27 lat. Obecnie bez co najmniej 4 GB pamięci i szybkiego dysku SSD, system Windows działa raczej słabo. Ponieważ dysk podzieliłem na partycje, sformatuję drugą partycję w zarządzaniu dyskami. Jak to wygląda w Windows NT? Wygląda bardzo prosto, ale działa jak powinno. Po chwili mam już sformatowany dysk. A czymże jest komputer bez ładnej tapety? Logo Windows NT będzie odpowiednie. Robiąc porządki w mojej komputerowej norze, natrafiłem na artefakt. Jest to płyta CD z magazyny Cheap z 1997 roku. Jest to praktycznie rówieśnik mojego superkomputera. Zobaczmy, co ciekawego na niej jest. Wita nas animacja szalonej rozdzielczości 240x180 pikseli. Na płycie znajdziesz wersję testową pakietu biurowego Lotus Smart Suite, która kiedyś mogła być poważną alternatywą dla Office'a, a dziś budzi raczej nostalgię niż potrzebę instalacji. Do tego dorzucono DirectX 5, czyli niezbędnik gracza sprzed ćwierćwiecza. Bez tego nawet pasjans mógł nie zadziałać jak trzeba. Jest też MKS Virps, antywirus, który znał się z Windows 95 na ty, ale z dzisiejszymi zagrożeniami raczej nie dałby sobie rady. Na deser, wersje testowe programów jak Microsoft Front Page 98, który pozwalał tworzyć strony internetowe w czasach, gdy dynamiczny HTML brzmiał jak czarna magia. Do tworzenia grafiki i animacji GIF-ów dorzucono Microsoft Image Composer. Idealny dla webmasterów z lat 90. Jeśli marzyłeś o wysyłaniu faksów, pamięta ktoś jeszcze co to? To był też WinFax Pro, a dla bardziej zaawansowanych sieciowy Cheyenne Fax Surf. Dzieci i dorośli też mogli się bawić przy demo bajki o smoku wawelskim z dźwiękiem, grafiką, puzzlami i kolorowankami. A miłośnicy historii mieli okazję obejrzeć wersję demo ilustrowanej Encyklopedii Gdańska. Gier też nie brakowało. Między innymi Comanche i kultowe kulki. A dla fanów sieciowych pojedynków był Quake World, bo przecież granie po IPX to była wtedy przyszłość. Nie zabrakło przeglądarek graficznych jak ACDC, Irfan View, Thumbs Plus. Dziś dalej żyją, choć konkurencja urosła. Ale na przykład przeglądarki grup dyskusyjnych, to już zabytek internetu, jak modem telefoniczny czy komunikator tlen. Płyta oferowała też solidną porcję wiedzy o TCP/IP, pamięciach operacyjnych, komputerach sieciowych i ładowarkach do akumulatorów. Bo zawsze warto wiedzieć, jak nie zjarać baterii. A na koniec
prawdziwa gratka dla fanów kina, zwiastuny zimnego pocałunku i teorii spisku w formacie AVI. Do obejrzenia oczywiście w Video for Windows, jeśli ktoś jeszcze wie, co to znaczy. W skrócie, Chip CD to wehikuł czasu do lat 90. Pełen cudów techniki, które dziś mogą rozbawić, wzruszyć albo po prostu się nie uruchomić. Zajrzyjmy jeszcze do działu giełda. Co my tu mamy? Komputer 386 bez dysku za jedyne 500 zł. 486 już z dyskiem za jedyne 1500. Procesor Cyrix na gwarancji. Bardzo tani komputer Pentium z monitorem i drukarką to wydatek jedynych 8000 zł. Trochę starszy Pentium to jedyne 2500. Natomiast ten zestaw, cena wygląda jakby miała o jedno zero za dużo. Brakuje ci pamięci? 16 mega za 500 zł. Karta graficzna z dekoderem MPEG. Interesujący sprzęt. Dysk 2 giga za 800 zł. Obecnie połowę tej kwoty kosztuje dysk SSD 2 terabajty. To może laptopa? 486 z 4 megabajtami pamięci za jedyne 3700. Nagrywarka za jedyne 1400. Monitor 15 cali to wydatek 900 zł. Używane 14 cali to tylko 400 zł. A czy da się pograć na moim superkomputerze? Quake 2 się uruchomił. Jednak szybko okazało się, że brakuje wsparcia dla grafiki OpenGL. Instaluję nowszy sterownik dla mojej Rivy 128. Restart komputera, system wykrył kartę i pyta się o ten sam sterownik, który właśnie instalowałem, logiczne. Tym razem mam sterownik konkretnie do mojego modelu karty graficznej. Czas na kolejny test w Quake'u. Niedobrze, mam niebieski ekran. A co na to powie Quake 3? Przez sekundę miałem nadzieję, ale gra zawiesiła się w menu. Próbowałem instalować DirectX, szukałem innego sterownika, ale bez powodzenia. Zawsze można pograć w Dooma. On działa na wszystkim. A gdy już znudzi się nam Doom, możemy uruchomić pinball. Testy mojego superkomputera z dwoma procesorami Pentium 2 zakończyły się sukcesem. No, przynajmniej częściowym. Jeśli przez sukces rozumiemy uruchomienie systemu i niebieskiego ekranu w Quake'u. System Windows NT4 zainstalował się z klasą. Powitał mnie animacją z dłonią wciskającą trzy królewskie klawisze i zajął zawrotne 25 MB pamięci RAM, co dziś nie wystarczy nawet na uruchomienie kalkulatora w tle przeglądarki. Mimo wszystkich przeciwności, zabawa była przednia. Komputer działa, czasami grać się da, czasami, a nostalgia bije z monitora jak promieniowanie z kineskopu. I wiecie co?
Na koniec ustawiłem tapetę z logo Windows NT i z dumą spojrzałem na to dzieło. To nie tylko komputer. To kapsuła czasu, wspomnienie złotej ery, kiedy formatowanie dysku było przygodą, a graficzne animacje ładowały się dłużej niż dziś cały system operacyjny. Dzięki za oglądanie. Cześć!